Dzień dobry, cześć. Witamy w programie Co to będzie? Ja nazywam się Marta Nowak. Ja nazywam się Mirosław Wiatrowski-Bujacz. No i dzisiaj zapraszamy wszystkich, żeby z nami zapięli pasy, ustawili lusterka, odpalili silniki. Jedziemy, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o autkach. I o 15-mitowym mieście. I o tym, czy jedziemy w stronę komunizmu. Być może tak. Kto to wie, kto to wie. Przekonamy się już, myślę, że za jakieś 15 minut, bo zanim temat główny to przystawka z newsików. I zaczynamy od pięknej, no nie rocznicy, ale. Jubileusz? Jubileusz? Nie wiem, tak. no 100 sto, sto dni rządów. 100 dni 100 dni rządu Donalda Tuska. A skoro 100 dni rządu Donalda Tuska, to posłuchajmy Donalda Tuska, jak ocenia ten początek. To z szczysnym sumieniem, Mogę powiedzieć, że dobrze wykorzystaliśmy te trzy miesiące. I z wielką satysfakcją mogę powiedzieć, że następne tygodnie i miesiące to będzie przyspieszenie. Żeby nikt nie myślał, że którykolwiek z punktów do realizacji, których się zobowiązaliśmy, został unieważniony. Dlaczego Donald Tusk mówi o przyspieszeniu, a jednocześnie o wielkim sukcesie? No tu ja widzę jakąś taką e, niespójność, tak? Bo z jednej strony no to były po prostu wspaniałe trzy miesiące, zrobiliśmy wszystko, co można było, żaden rząd tyle nie zrobił. Tak, tak, on powiedział rzeczywiście, że żaden rząd w historii trzeciej RP nie zrobił tyle w czasie takiego czasu. Tak, a co to oznacza w praktyce? No oczywiście uwaga publiczna, uwaga polityków, dziennikarek skupia się na tym, czy udało się spełnić 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządu. No tak, i to jest w ogóle złożona kwestia, bo jeżeli by tak patrzeć, rzeczywiście, które konkrety zostały tak dowiezione do końca, to od 8 do 12, różnie to ludzie liczą, no ale w każdym razie mało, biorąc pod uwagę, że było ich 100, no ale teraz tak. Po pierwsze, rzeczywiście jest tak, że Koalicja Obywatelska nie rządzi sama. I trzeba się jakoś może z tymi kalicjantami dogadać. Po drugie, myśmy nawet jak rozmawialiśmy jeszcze przed wyborami, robiliśmy taki wywiad. Ja z Tobą robiłam do gazety.pl taki wywiad. I wtedy mówiłeś mi bardzo przenikliwie, że te 100 konkretów to jest taki szwedzki stół i zależnie od tego, jaki będzie układ po wyborach, jacy będą kalicjanci, to będzie się z tego szwedzkiego stołu postulaty do realizacji wybierało. Tak, to, to, to zdecydowanie no, utrzymuje tę moją <laughs> niezwykle przenikliwą Wypowiedź. Um, natomiast drugi jakby aspekt tego jest taki, że i tak mi się też wydawało przed wyborami, że nikt nie będzie. Mm nikt spośród wyborców nie będzie rozliczał tego rządu z tego, czy oni faktycznie skrupulatnie te 100 mm -hmm. konkretów w dni e, wprowadzili w życie. Po pierwsze, to było absolutnie nierealne. E, po drugie, no są wśród tych konkretach takie, które faktycznie jakoś tam wyobraźnie naszą porywają, jak mm -hmm. na przykład odblokowanie środków z, z KPO, tak. e, czy, czy in vitro, czy, czy antykoncepcja mm, awaryjna. Czy aborcja, która jest tutaj takim dużym. E, właśnie... No właśnie, aborcja w realizacji. nie? Ustawa KO złożona, dobrze, dobrze, no ale aborcji myślę, że zrobimy osobny odcinek. Tak, no jest, jest dużo tych konkretów, które, no myślę, że nawet y, ani ja, ani ty nie bylibyśmy w stanie wymienić wszystkich i, i wiele z nich, no jakoś tak nie, no, z tych ważnych znowu podwyżki dla, dla nauczycieli i dla, dla urzędników. E, więc wydaje mi się, że to jest taki temat, który no właśnie dziennikarze i też oponenci polityczni no będą grzali. I nie dziwię się, no bo, bo było to zobowiązanie. Tak. Ale jakoś na sondaże myślę, że właśnie teraz nie wiem jakaś jakby PiS ruszył z wielką kampanią banerami i tak dalej. Tu spełnił tylko tak, 8 z nie, 92 niespełnione i rzeczywiście bo PiS robił taką konferencję w ogóle i PiS złożył projekty które realizują jakby te niezrealizowane przez sam rząd miałyby realizować postulaty w ramach stu konkretów tylko że PiS wybrał takie projekty które w ogóle są w sprzeczności z polityką którą samo prawo i sprawiedliwość prowadzi Czyli to są takie rzeczy, które na przykład jak na przykład kwota wolna od podatku 60 tysięcy złotych, która no, w takim kształcie nic by nie dała najuboższym, a za to byłaby jakąś ulgą dla klasy wyższej i średniej. Więc no, to są rzeczy, których, które PiS robi rzeczywiście specjalnie po to, żeby móc mówić, że a, a rząd tu obiecał, a teraz my to składamy, a oni to jeszcze tam uwalają. Plus też Tuskie tłumaczył z takich rzeczy, jak właśnie nie wprowadzanie tej kwoty wolnej. Tak, no, moim zdaniem, logicznie i rozsądnie, że jesteśmy w trudnej, międzynarodowej sytuacji. I trochę trudno być może w w niej, to już tak nie mówię jednoznacznie, ale tr trudno może w, w takiej sytuacji e, robić jakieś prezenty klasie wyższej, e, podatkowe, e, że on o tym marzy, oczywiście do końca kadencji o tym marzył będzie, no ale to jednak e, są wydatki też na zbrojenia, na pomoc Ukrainie, więc no. No tak, więc y, jednocześnie tak, jak powiedzieliśmy, Tusk zrobił taki ukłon w stronę tych stu konkretów, powiedział, będzie przyspieszenie, wszystkie konkrety, które, wszystkie rzeczy, które obiecaliśmy, wprowadzimy, tutaj nic nie zostanie unieważnione, Myślę, że będzie, myślę, że też nikogo to nie obejdzie szczególnie. Natomiast no, sondaże mówią same za siebie, raczej wyborcy wyglądają na zadowolonych z pierwszych studni tego rządu. Nawet jedna osoba, która byłaby pewnie ostatnią, którą byśmy posądzali o to, że będzie z tych studni rządów zadowolona i z tego, jak konkretnie są wprowadzane, Kto? jest zadowolona. Kto? Dziennikarz gazety.pl Grzegorz Stroczyński napisał felieton, w którym Tuska chwali. To jest dosyć, dosyć dużą rzadkością. A zalinkujemy ten felieton niżej, bo on jest ciekawy. Tak, no, fajny jest. Tak, no jest bardzo fajny, jest super. Stroczyński mówił po prostu: no, wiadomo było, że wiele z tych. Priorytetów czy konkretów jest złych, inne są nierealistyczne. Tusk się skupuje na tych, które są ważne i które się da wprowadzić. No i, i politycznie to jest sprytne. Ja też myślę, że politycznie to jest sprytne. No i, no i chyba, także, chyba. Także tak. No ale no. zajrzyjmy teraz za, w drugą stronę polskiej sceny politycznej, polskiego duopolu. E, czyli w piątek ubiegły odbyła się komisja śledcza do spraw Pegasusa z udziałem Jarosława Kaczyńskiego. Różne rzeczy tam się działy, różne rzeczy po prostu wzniecały jakieś medialne burze. Posłuchajmy kawałeczka. E a wie pan, jeżeli ktoś jest w stanie nawet zrujnować naleśnikarnię, no to naprawdę. Dobrze, dziękuję w takim razie bardzo. No i tam właśnie takie bonmoty padały. Naleśnikarnia, jakaś zrujnowana przez posła Zębaczyńskiego z K.O. On się potem tłumaczył w ogóle, że ten naleśnikarni to nie była zrujnowana, a dobrze prosperowała, on ją sprzedał. Jakieś historie, panie członku, jakieś nazywanie tego Jarosława Kaczyńskiego, że tam prezesie, premierze, doktorze, profesorze, profesorze doktorze, nie wiadomo co, ekscelencję. Co? To taka bardzo niemiecka swoją drogą praktyka. Dziwny wybór ze strony PiSu. <noise> tak, 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 te liczne tytuły. <noise> tak jest. No więc dużo było tam takiego szumu dookoła, są dyskusje wielkie, czy tam Magdalena Sroka wystarczająco cisnęła tego Jarosława Chaczyńskiego, czy za słabo go cisnęła i po prostu, no, 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 niech mi Bóg wybaczy ten żart z nazwisk, ale ptasie radio po prostu, no. I, i, I tak, ale co jest ważne w tym, nie? Co, czy y, jakieś ważne wnioski można wysnuć z tych wielu godzin przesłuchiwania Kaczyńskiego? Tak, bo wiele godzin to, to było 8 godzin przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego. Myślę, że takim najciekawszym wątkiem było to, że znaczy Kaczyński oczywiście lawirował bardzo i też na początku, jakby próbował pokazać, że on właściwie o tym Pegazu się nic nie wiedział, że to była sprawa techniczna. Mhm. Potem, że jednak. Wcale tak do końca nie było, bo na przykład go interesowało, czy takim Pegasusem to można taką Nokię spenetrować, bo on akurat ma Nokię. I wierzył, że nie można, mm -hmm. więc skoro nie można, to jest sprawa techniczna, bo jego to nie dotyczy. Pytał podobno Mariusza Kamińskiego, czy na przykład premier Morawiecki był tym inwigilowany. No ale takim leitmotifem było to, że jak Kaczyński miał jakieś wątpliwości, to szedł do Mariusza Kamińskiego, mówił mu Mariusz, Mariusz, jest, ja ci ufam. Jest spoko i Mariusz mówił jest spoko i Kaczyński stwierdzał, no to gituwa i jakby nie, nie drążę <laughs> tematu. Um... To z takich rzeczy, które jakoś, ale oczywiście z tych rozmów wynikało, że jednak Kaczyński nie był tak całkowicie niezainteresowany. Mm -hmm. Coś tam wiedział, coś się interesował, ale raczej właśnie sam zresztą mówił, że no mnie interesowało, czy to jest używane przeciwko osobom jakoś z mojego bliskiego otoczenia politycznego. <laughs> było Szcze szczerość Szczerość, no, było używane przeciwko niektórym politykom, ale to byli przestępcy, więc, więc należy. Natomiast no, no tak, wynikało, że jednak Kaczyński raczej, chociażby ta sprawa z Nokią, gdzie jednak wyszło, że Nokie, też można spegazusować. Pokazuje, że Kaczyński chyba jednak nie miał do końca świadomości, jak no, niezwykle zaawansowany, intruzywny, no takim no, naprawdę Orwellowskim. Mhm. Czy to już Orwell? Tak, no akurat, tak, to już Orwell. To już Orwell. Pegasus to jest naprawdę no, takie narzędzie, które myślę, że przekracza naszą wyobraźnię co do tego, co jest możliwe. I to też się pojawiło w tym, w tym piątkowym posiedzeniu komisji. Tak, bo tam przed Jarosławem Kaczyńskim był profesor Jerzy Kochiński z Akademii Marii. Narki Wojennej w Gdyni, który opowiadał jakim konkretnie narzędziem jest ten Pegasus i to naprawdę włos się na głowie jeży. E, Pegasus potrafi przejąć kontrolę nad urządzeniem i może nim kierować, nawet jeżeli jest wyłączone, potrafi zassać całą zawartość tego telefonu, pliki, zdjęcia, wiadomości, no wszystko, co, sobie wszystko, co zostało wy też usunięte, Wymarzyć tak. można, tak, usunięte rzeczy, więc tak naprawdę jak ktoś ci wiedzie z Pegasusem, to widzi wszystko, co na tym telefonie kiedykolwiek było, nie tylko w tym okresie, który został jakoś tam autoryzowany. Więc y, naprawdę ta dyskusja toczy się w tej, chwili, w tej chwili o tym, co powiedział Jarosław Kaczyński, czy go coś obciąża, jak tam teatrum komisji się rozegrało. No ale nie wiem, dla mnie takie pytanie, które sobie zadaję, to jest takie, jaka jest dokładnie lista tych osób inwigilowanych? Czy tam się znaleźli na przykład y, oprócz polityków, aktywiści, dziennikarze? No to oczywiście mnie interesuje najbardziej, y, ale po prostu osoby, które, no osoby wobec których było to kompletnie bezzasadne. Czy są takie osoby, nie? Bo to jest naprawdę tak ogromna ingerencja w prywatność, że... Myślę, że to jest ważne, żebyśmy się tego dowiedzieli. To jest niezwykle ważne. To, co właściwie już wiemy, no to, że nie ma właściwie żadnych procedur dotyczących Pegasusa, jeśli chodzi o, no, o bezpieczeństwo naszych danych, czy, czy zakres tego, tej, tej inwigilacji, ponieważ no, to nie tylko w Polsce używa się Pegasusa, tak? Mhm. Nie, nie tylko w krajach autorytarnych, natomiast no, w krajach demokratycznych, w których te, to, to oprogramowanie, to narzędzie jest używane, jednak no poświęca się, albo powinno się poświęcać bardzo dużo uwagi właśnie tym ograniczaniu tej, tej, tej ogromnej władzy, które, które to oprogramowanie daje. No hmm. i u nas oczywiście tego w ogóle nie było, więc nie tylko nie wiem kto właściwie był inwigilowany, ale tak jak powiedziałaś, nie wiemy do jakiego stopnia, a te możliwości są, są nieograniczone. To, to nie jest tylko właśnie kwestia tego, że kogoś można podsłuchać. Tak? To, jest, to jest absolutnie... No, no, no właśnie, mamy większą kontrolę nad tym urządzeniem niż, niż osoba, której, której to urządzenie jest. I, I to jest mrożące faktycznie krew w żyłach Wygląda na to, że Jarosław Kaczyński jakoś tak nie K miał tutaj. Krew jego zmrożona nie została, ewidentnie. No nie, nie, ewidentnie, ewidentnie nie. Czy ta komisja jest najlepszym sposobem faktycznie na, na rozwiązanie, na dowiedzenie się o tym, jak Pegasus był używany, na, na doprowadzenie do odpowiedzialności osób, które, które to wprowadzały? Jak sama powiedziałaś, raczej tu jest, jak zwykle w komisjach śledczych, dużo więcej teatru, dużo mniej e, konkretu, więc nie wydaje mi się, to raczej powinna być sprawa dla, dla no, prokuratury, dla aparatu sprawiedliwości, no ale musi być show, e, musi zostać Jarosław Kaczyński e, doprowadzony. doprowadzony. Tak i zadane musi być pytanie, czy chce być świadkiem koronnym. To jeszcze tylko te, te naleśniki, no bo oczywiście a tak, a, musimy Przepraszam to po najważniejsze, ja już nie, no jest. Nie, musimy o tym powiedzieć. Mnie po prostu zafascynowało, że Jarosław Kaczyński, który w życiu nie miał żadnej pracy i nie, ma kon, nie miał konta i tak dalej, nie jest raczej człowiekiem biznesu, ma tak mocno zdefiniowane poglądy na temat tego, że akurat naleśnikarnia to jest taki biznes, którego się nie da uwalić. Jakby, no nie wiem, no wiesz, jakąś restaurację inną, tak, no upadają, nie no, ale naleśnikarnia każdy. No, Lubi no, ale no. tak, każdy lubi naleśniki. A poza tym, czego ty potrzebujesz? No, mąka, jaja, woda, mleko. No dokładnie, Co no. to są za składniki? Co to? Tajska Bazylia? <grym> no tak, więc, więc to chyba mnie najbardziej zaskoczyło, że Jarosław Kaczyński ma dużo. <grym> Dużo bardziej zdefiniowane poglądy, i jest w nich dużo pewniejszy, jeśli chodzi o naleśnikarnię niż jeśli chodzi o Pegasusa. No, to e, jest e, jakoś też mrożący żyłach, powiedziałbym. No, ja, pierwszy naleśnik zawsze nie wychodzi. Więc pierwsze dwa naleśniki, za nami czas na trzeci w tym programie. E, dramat wpis, a raczej nie dramat, tylko drama. Tam się rozgrywają takie ogromne tarcia, teraz medialne. To, to, to jest bardzo ciekawe, bo my często o tych jakichś różnych e, konfliktach, tak w PiS słyszeliśmy tak, że chodzą słuchy, że pogłoski na mieście, że jak mówi poseł Pis, a tutaj jest inaczej, bo posłowie zjednoczonej prawicy chodzą po spotkaniach, chodzą po mediach i wzajemnie się podgryzają. Piorą brudy publicznie. Tak, tak jest. Wyciągnęli po prostu cały ten kosz z praniem, i tutaj w rzece przed nami wszystkimi e, tron je na tarze, e, w Zaczęło się od Patryka Jakiego, który w Pabianicach na spotkaniu z taką dużą swadą stand-upera powiedział, że no było też źle, było też źle, zapisu, on, nie mówi, że wszystko było dobrze, no ale to są za to winne jakieś osoby i to na przykład właśnie premier Morawiecki, że Patryk Jaki nie może zagwarantować, że jeżeli Morawiecki zostałby ponownie premierem, to że będzie dobrze, taki gwarancja. Takich gwarancji nie ma, że też trzeba zapytać, dlaczego prezydent Andrzej Duda nie podpisał Lex TVN, nie podpisał Lex Tusk, że to są też pytania do niego. No, więc od tego się zaczęło, że Patryk, jaki jako członek, przypomnijmy, Solidarnej Polski, Suwerennej czy... Suwerennej Polski. Su... Mm, mm. Przepraszam, mm. są 2022 teraz z mojej strony. Tak, no jesteśmy Zmienili w takiej nazwę. sytuacji geopolitycznej, że Solidarność już nie jest najważniejsza, najważniejsza suwerenność. jest suwerenność. Tak, więc no właśnie Patryk jako jobrysta zaatakował pis y, pis. W postaci premiera Morawieckiego. No i PiS-PiS peace, peace w postaci Michała Dworczyka odpowiedział w Radiu Z, yy, że jeśli politycy suwerennej Polski tak bardzo negatywnie oceniają kierownictwo PiS, to zastanawiam się, co jeszcze robią Zjednoczonej Prawicy. I tu już naprawdę mocne słowa to jakiś układ pasożytniczy mam tego dosyć. Czyli, co, czyli wychodzi z tego na to, na to że Patryk Jaki jest hubą na zdrowym pniu prawa i sprawiedliwości? On też to nazwał próbą destabilizacji. Z Zjednoczonej prawicy. Tam jeszcze się uaktywnił Piotr Miller, czyli były rzecznik rządu morawieckiego, z takim hasłem, że może już, Patryk, uwierzyłeś, że przerosłeś prezesa premiera i głowę państwa. No, pff, no. Ja bardzo żałuję, bo to była wspaniała okazja na literację prezesa premiera i państwową głowę. No ale niestety, no ciężko. Ale ciężko. słuchaj, prezesa premiera i prezydenta, gdzie szukać? No to prawda, kurczę. kurczę no nie wyszło. No, zmarnowana, no. zmarnowana. Okazja tym dziwniejsza, że mówimy o byłym rzeczniku rządu. Mm, no tak, no i są osoby, które próbują koić nastroje. Jacek Sasin, ulubienie wszystkich. Wróg jest na zewnątrz, a nie wewnątrz. No tutaj Jacek Sasin ja nie rozumie, że największym wrogiem jest zawsze wrog wróg wewnątrz. tak? To mm. jest najgroźniejszy wróg. I apeluję o miarkowanie. No i oczywiście ta osoba, na którą chyba wszyscy patrzą, to jest Przemysław Czarnek. Teoretycznie PiS, ale poglądowo najbliżej suwerennej Polski. Mm -hmm. No i też przez wielu osób postrzegany jako najpoważniejszy kandydat do, do przejęcia schedy po Jarosławie Kaczyńskim. Taka wschodząca gwiazda mm -hmm. PiSu. No i Przemysław Czarnek tak trochę stanął w rozkroku Tak, Przemysław Czarnek powiedział tutaj zresztą w tym studiu w rozmowie z Jackiem Gądkiem w Gazeta.pl, że jeżeli ktokolwiek zechce wyrzucić ze Zjednoczonej Prawicy słuchaczy suwerenną Polskę, to on pójdzie razem z nimi. Kiedy przejdę po suwerenną Polskę, to nie milczę, tak. nie będę milczeć. <noise> tak, 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 ja, ja pójdę też. E, no, to jest ciekawe w ogóle, bo z jednej strony rzeczywiście, tak jak mówisz, tego Czarnka się widzi jako takiego potencjalnego następcę prezesa Kaczyńskiego, no ale też krążą pogłoski, że tutaj premier Morawiecki z prezydentem Dudą by chcieli jakąś swoją siłę nową, osobną na prawicy powołać. Oczywiście tam spirit, spiritus movens tej, że ma być doradca prezydenta, czyli pan Mastalerek. No, środowisko premiera Morawieckiego dementuje. Zobaczymy. No, zobaczymy, co to będzie. Słuchajcie, Patryk Jaki, jeszcze wracając do niego, opublikował taki dramatyczny wpis na Twitterze, który mi się bardzo podobał, o tym, że jest radykałem. Napisał: Ja radykał. Jestem praktykującym katolikiem, się tego nie wstydzę, jestem radykałem. Są tylko dwie płcie? Jestem radykałem. Chcę Mickiewicza i Wyszyńskiego, a nie Judith Butler, dla polskiej młodzieży? Jestem radykałem. No i to jest taki apel, no po prostu, no chcecie mnie wyrzucić? Chcecie strzelać? Strzelajcie. No i tak, no i dramat I teraz trwa. po prostu wszystkie osoby, które śledzą ten dramę, które są zwolennikami PiSu googlują, kim jest Judith Butler, <śmany> tak. bo to nie jest osoba jakoś w polskiej debacie publicznej, szczególnie znana poza kręgami, nie wiem, magazynu kontakt i krytyki politycznej. Jest to bardzo znana amerykańska feministka, tutaj Patryk Jaki rozumiem, że też kontynuuje to budowanie siebie jako takiego intelektualisty obeznanego w debatach światowych. Tak, który jednocześnie stawia im odpór, nie? Jako ta przedmóżna że odpiera ten gender u Butler. Tak, Wyszyński a nie Judith Butler. No nie spodziewałem się, że kiedykolwiek takie słowa przeczytam albo usłyszę. No słuchaj, moja konkluzja jest taka, czy, czy wniosek: The more the merrier. Niech tam te tysiąc kwiatów rośnie, niech sobie tworzą różne partyjki, partie, dzielą się przez tak, rosną przez podział. Jakby. Fajnie, ja bym, ja, bym chciał, ja bym chciał powrotu do tysiąca partii prawicowych, w których każda jest czysta ideologicznie, więc no, trzymam kciuki. No właśnie, żeby prawica już była jak lewica, nie? Tak, 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 dokładnie. No tak, no więc tyle w hardkorowej, takiej twardej polskiej polityce, sejmy, komisje, rządy, opozycje i chyba... To jest ten moment, kiedy już. Tak, zostawiamy twardą politykę i przychodzimy do, do zagrożenia, do, nie, do zagrożenia całej cywilizacji. <grym> a, dobrze, zapomniałam, dobrze, no to słuchajcie, brum, brum, brum. E, no już powiedziałam ten żart, że zapinamy pasy, ale. Odpinamy wrotki. Odpinam... <grym> tak, odpinamy wrotki, zapraszamy, obejrzyjmy sobie, co mówią rozmaici reprezentanci sceny politycznej. A propos miast, 15-minutowych i a propos w ogóle samochodów. Miasto 15-minutowe, coś Ci to mówi? Tak, to są czasy feudalizmu. To, to, szatan niczego nowego nie wymyśla. Tylko bierze już wymyślone i wykrzywia. Jak wygląda kolejny zamach na nasze wolności obywatelskie jest taka idea 15-minutowego miasta i wygląda to wszystko bardzo fajnie. Ale to wszystko jest robione po to, żebyś nie mógł y, ruszyć się zbyt często poza granicę tej strefy, żeby te strefy wprowadzać, żeby tak wyglądały miasta przyszłości, żeby można było kontrolować, gdzie ludzie są i żebyś większość swojego życia musiał spędzić w tym getcie i nie mógł wy... Wyjść z niego bez zgody biurokratów, i to jest naprawdę przerażający pomysł. Ale wolność, zasada wolności nakazuje, żeby ludzie żyli tak jak chcą. Nikim nie powinien mówić. Tak jak teraz, że samochodami spalinowymi nie mają nie jeździć, tylko jakimiś tam innymi, że ubrania mają tam nie zmieniać za często, bo to jest niewłaściwe, że nie wiem, nakażą. Przedstawiciele Komisji Europejskiej, żeby kobiety na szaro tylko chodziły w mundurkach. No to jest wbrew naturze ludzkiej. Wszystko to się nie utrzyma. Ale życie może zatruć na jakiś czas. Zamykanie centrów miast dla ruchu, zwężanie ulic, nakazywanie ludziom, żeby jeździli tylko na kolejnogach i rowerach. W polskim klimacie, starszym osobom, na śniegu. Ja trochę na wyrost powiedziałam, że to są politycy, bo był tam jeden polityk. Zaczął się ten set od Wojciecha Sejrowskiego, publicysty. Potem był Marcin Sypniewski, wiceprezes Nowej Nadziei, czyli partii Słowomira Mencena. I zakończyliśmy na Adamie Glapińskim, prezesie Narodowego Banku Polskiego. Bezpartyjnym urzędniku państwowym. Tak jest. Swoją drogą Donald Tusk zapowiedział teraz, że przed Trybunał Stanu zostanie Glepiński pociągnięty, że wniosek już jest. Zobaczymy, co z tego będzie. No ale tak, wynika z tych wypowiedzi, że straszny jest szatański demoniczny plan, żeby ludzi pozamykać w jakichś 15-minutowych miastach, żeby im kazać po prostu przemocą nogami jeździć po śniegu starszym ludziom. Dramaty po prostu to są teorie spiskowe, to są getta, to są grodzenia, to są jakieś zamykania. Nas jak te owce, i jeszcze oczekiwanie, że będziemy się z tego cieszyć. Tak, no, to, mamy jeszcze parę wypowiedzi, których już nie wrzucaliśmy jako, jako audio, ale Łukasz Warzecha, znany publicysta, pisał, że miasto 15-minutowe to wstęp do zniewolenia. Ehm, poseł Grzegorz Braun mówił, że pierwsze 15-minutowe miasto w Polsce to była auschwitz birkenau To jest oczywiście no, absolutnie obrzydliwa e, wypowiedź, natomiast no, tak e, wpisuje się też na przykład to, co powiedział Marcin Sypniewski, tak? To, to, że to tak, są getta tak. i, i, i tym podobne. No powiedzieliśmy, że, 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 że ten odcinek jest o samochodzie, ale tak naprawdę zaczynamy właśnie od, od trochę szerszego um, od szerszej teorii spiskowej, od koncepcji urbanistycznej, od właściwie nie wiem, czegoś, co się wydawało bardzo, bardzo niekontrowersyjne, mm -hmm. a, a stało się naprawdę taką, nie wiem, może nie największą teorią spiskową ostatnich dwóch lat po tym, jak już, COVID i, i szczepionki e, przeszły na bok, to właśnie ta idea, że teraz po prostu chów klatkowy dla Polaków, ale nie tylko dla Polaków, bo to jest światowa konspiracja nie będziemy mogli jeździć samochodami, nie będziemy mogli wychodzić po prostu poza, poza nasze osiedle, e, ewentualnie hurajnogą, <grym, grym>, po prostu <grym>, przez te, <grym>, przez te Śniegi. No ale dobra, do tych teorii spiskowych wrócimy. Zacznijmy może od wyjaśnienia, czym w ogóle jest koncepcja 15-minutowego miasta. Tak, ona nie jest nowa. Afera zrobiła się teraz. Znaczy, myślę, że tak z rok temu, razem rękę w rękę z robakami w chlebie szła, szła ta afera. Wymyślił to taki urbanista Clarence, Clarence Artur Perry nie będę się silić na amerykańskie wymowy, w latach dwudziestych chodziło o to, żeby były jakby takie, wiecie, sąsiedztwa, w których można wszędzie blisko załatwić. Że w tych latach dwudziestych rozwijała się motoryzacja, no chodziło o to, żeby ta motoryzacja jakoś tutaj nie rozwaliła jakiejś istniejącej tkanki społecznej, tkanki miejskiej. No nie udało się to w Stanach za bardzo, jak wiemy. Ale ta idea żyje i trwa. Na przykład w Paryżu wprowadzono coś takiego. Mer Anne Hidalgo wprowadziła ostatnio rzeczywiście te miasta 15-minutowe. I tutaj takim głównym chyba motorem naukowym tej zmiany był taki znów urbanista, który nazywał się Carlos Moreno. I o tym 15-minutowym mieście pisał tak, że mieszkańcy miast powinni mieć w swoich y, w odległości 15 minut pieszo lub rowerem sześć podstawowych y, no, rzeczy, które spełniają takie bazowe potrzeby, czyli powin, powinno tam się znajdować w obrębie, w obrębie tych 15 minut. Mieszkanie, miejsce pracy, placówki handlowe, czyli zakupy spożywcze, ale też nie tylko, y, opieka zdrowotna, edukacja i rozrywka. Takie rzeczy powinniśmy mieć w obrębie 15 minut maksymalnie rowerem od domu. Czyli absolutnie rewolucyjna po prostu idea tego, żebyśmy mieli fajne dzielnice, w których możemy pozałatwiać wszystkie sprawy. Tak. Tak, tak, mind blown, nie? Wydaje się, że to jest absolutnie niekontrowersyjne, że fajnie jest, jak sklep jest tak, że możesz do niego iść 5 minut piechotką, a nie, że musisz jechać 20 minut autem. Sorry. Tak, albo iść do przychodni, która jest obok, a nie po drugiej stronie miasta, i tak dalej, i tak dalej. No, kwestia oczywiście tego, że miejsce pracy ma być 15 minut od naszego mieszkania, mhm. jest, jest trochę kontrowersyjna potencjalnie, natomiast jakby, jeśli się skupimy na tym, gdzie ludzie chcą mieszkać, to zazwyczaj chcą mieszkać blisko swojego miejsca pracy, więc to oczywiście. nie jest tak, że będziemy zmuszać osoby, że o, mieszkasz tutaj, to masz przydział, że musisz być tak. w tej fabryce, która jest pięć ciebie, tylko raczej no to jest konsumenci i tak wy, dokonują takich wyborów, ludzie no po prostu jak mają gdzieś miejsce pracy, chcą się przeprowadzić bliżej, żeby nie tracić czasu na, na dojazdy. No tutaj wydaje się to wszystko niekontrowersyjne, tak jak powiedziałaś, ten, ten pomysł teraz został jakby trochę wznowiony, czy, czy, czy mówimy o nim więcej, ehm, dlatego, że tkanki miejskie jednak przez, przez samochody, przez, przez postawienie na ruch samochodowy no trochę straciły taką swoją funkcję, Funkcje, nie wiem, na przestrzeni tam, lat 60. 70-80, więc tak naprawdę próbujemy wrócić do takich miast, które, mm -hmm. które są, są e, łatwiejsze, no nie wiem, w poruszaniu się, łatwiejsze, tak, wymagają od nas mniej energii, mniej czasu, żeby załatwiać takie podstawowe potrzeby. No i to się wprowadza, tak jak powiedziałeś, w Paryżu, w różnych innych miastach na to świecie. możemy wymienić. Możemy wymienić, nie wiem, Barcelonę, Portland, możemy wymienić Vancouver, e, w Australii też są już te 15-minutowe miasta. No du dużo jest takich przykładów. Tak, w Oslo zamyka się centrum miasta, nie, nie dla samochodów, ale redukuje się, czy zredukowano wszystkie miejsca parkingowe, co też ma właściwie mieć taki sam efekt, tak, mm -hmm. można sobie przyjechać, ale nie można zaparkować, więc nikt nie przyjeżdża. <laughs> więc wchodzą, no, masz, no tak, masz tak, tutaj więc... jakieś wo poczucie wolności się we mnie zbuntowało Ale też, no tak jak powiedzieliśmy, to nie jest jakiś taki rewolucyjny koncept, o którym nikt nigdy wcześniej nie pomyślał i na przykład kompletnie obcy dla tkanki kulturowej Polski, tak, w Polsce tak. nigdy nie mieliśmy takich osiedli. No, tak. z, z takie osiedla powstawały we wszystkich... W większych miastach. Tak, no ja na przykład ja przyznam się teraz, że ja mieszkam na Muranowie, który, kiedy był odbudowywany, stawiany po prostu po II wojnie światowej, to on był planowany według takich zasad jednostki sąsiedzkiej, że miały być duże bloki, a pomiędzy nimi takie jakby zielone skwery, zielone przestrzenie po prostu, w których też miały się mieścić przedszkola, żłobki, żeby dzieci nie musiały przychodzić przez ulicę, żeby była taka wspólna przestrzeń dla mieszkańców jednego takiego właśnie, no jednej jednostki sąsiedzkiej. Marta. No. A kto odbudował Warszawę po II wojnie światowej? Ale czemu ty mnie o to pytasz? Bo to byli komuniści. A, przepraszam. przepraszam. No, ale, do, no dobrze, słuchajcie, ale w takim razie, jeżeli my nie chcemy mówić o komunistach, to na przykład też y, mamy takie miejsca drogie, prestiżowe, budowane według koncepcji miasta ogrodu, nie wiem, pod Warszawą, właśnie. Milanówek, Podkowa Leśna. Y, no to są miejsca, które też y, są. Były budowane, no chyba nie przez komunistów, na przykład taka podkowa nie, leśna. Nie. No, Żoliborz też, na przykład, który też, jakby te tak. kolonie żoliborskie, polskie tak. okres międzywojenny. I też właśnie budowane na zasadach Miasta Ogrodu. Miasto Ogród to jest taka koncepcja wymyślona pod koniec XIX wieku w Wielkiej Brytanii. Chodzi o to, że, że mamy jakby miasta na planie koła, które jest podzielone na sześć stref, zaspokajających różne potrzeby, no a w środku mamy taki park centralny. No tak, i tutaj, żeby nas nie posądzać o Warszawocentry, no to znowu to nie jest po prostu jakiś, jakiś pomysł który w Polsce realizowano tylko w Warszawie, bo to w ogóle nie jest jakiś. No, to, to w ogóle trudno mówić o jakimś takim pomyśle. No, jeśli buduje się miasta, tak. to raczej buduje się też szkoły, żeby dla mieszkańców danej części dzielnicy były szkoły, które są blisko. Sklepy również, no jakby, Tak naprawdę jeśli pomyślicie o jakiejkolwiek dzielnicy, w której mieszkacie, raczej te wszystkie funkcje są spełniane, a jeśli nie, to raczej nie jesteście z tego powodu zadowoleni. A no dlaczego są powody tego, żeby się cieszyć, kiedy, kiedy te, ta idea znowu jakaś taka no, bardzo, bardzo niekontrowersyjna. To słynne 15-minutowe miasto, tak? Tak, to słynne 15-minutowe miasto, w którym masz park, szkołę, sklep i przychodnie w okolicy. no Jakie są tego zalety? No to, to znowu jest chyba dosyć oczywiste, ale może tak. wymienimy parę tak po prostu. E, dobrze, wymieniamy zalety. Więc tak, no mniej hałasu, bo jeżeli mamy jakieś tam jeżeli ludzie mniej poruszają się non stop samochodem a na przykład faktycznie chodzą pieszo albo rowerem bo mają bliżej no to mniej hałasu, mniej spalin, czystsze powietrze, niższe emisje. To są wszystko takie jasne rzeczy wynikające z ograniczenia ruchu samochodowego. Większe bezpieczeństwo, tak, mniej wypadków drogowych. Um... I tak, no i tak naprawdę to, to już przechodzimy trochę do kontrowersji, bo, bo często jakby krytyka ograniczenia ruchu e, samochodowego e, też opiera się na tym, że to zaraz, jak nie będzie miejsc parkingowych, nie będzie można wjeżdżać samochodem, no to te biznesy poupadają. No y i tu mamy przykłady, że, że niekoniecznie tak jest. W Oslo, o którym wspomniałem, w centrum miasta, po tym jak zlikwidowano wszystkie te miejsca parkingowe, no to to obroty firm, czy, czy właśnie placówek handlowych i, i usługowych, które się tam znajdują w centrum wzrosły o 10%. Ty mm -hmm. Wiem, że też masz przykład innego tak, miasta. Tak, ja mam też przykład z Portland w USA, gdzie rzeczywiście ruch samochodowy spadł o 20%, a lokalne biznesy odnotowały wzrosty dochodów i to jest Prosta przyczyna i też intuicyjna, że jak idziesz piechotą z przychodni do domu... Przez 15 minut, to po drodze widzisz sklep i tam w lokalnym sklepie sobie kupisz chleb, a w drugim sobie tam, nie wiem, oddasz sobie kupisz obojętnie. Ale nie jest tak, że jedziesz po prostu autem do wielkiego centrum handlowego czy do wielkiego supermarketu, więc lokalne biznesy na tym zyskują. No to też nie przypadkowo jest tak, że jesteśmy w supermarkecie i jesteśmy, nie wiem, chcemy pójść po proszek do prania i idziemy tam do tego. Do proszkowni, do, do proszkowni, do, do, do działu z, z chemią gospodarczą i kupujemy ten proszek, to nie jest tak, że supermarkety by chciały, żebyśmy w tym momencie mogli się ślub teleportować do kasy tak. e, i, i to byłoby lepsze dla ich obrotów. No nie, jakby właśnie fajne jest to dla supermarketu, że trzeba potem znowu przejść tymi wszystkimi alejkami i nagle myślisz sobie, o, a to bym kupił, a to bym mm -hmm. kupił. A przy kasie nagle batoniki. Mm -hmm. Batoniki. Więc no to z, z, znowu nie jest to <laughs> mm -hmm. raczej jakiś wielki marksistowski wynalazek, tylko y, no, dosyć logiczne, że y, jak mamy coś przed oczami i możemy wejść i coś kupić, to jest większa szansa, że się skusimy, niż jak właśnie musimy stwierdzić, ok, to ja teraz muszę zaparkować i wyjść z tego samochodu, i tak dalej. No tak. Tutaj trudno mówić o jakichś kontrowersjach. Mamy też takie super już indywidualne korzyści, Więcej ruchu, po prostu, mniej stresu, bo no, umówmy się: korki są stresujące, mniej zmęczenia, jakby oszczędność czasu i pieniędzy. Kiedy Praca zdalna to jest świetny przykład bo bardzo wielu ludzi odnotowało, kiedy przez pandemię zaczęło pracować zdalnie że kiedy nagle nie ma dojazdów do pracy to, jezu, ile ja mam czasu. I, I o ile ja mam mniej takiego codziennego stresu właśnie z tym szukanie miejsca do parkowania, ze staniem w korku, z tym czy zdążę, czy nie zdążę, z autobusami przepełnionymi, które się spóźniają. No rzeczywiście, jeżeli mamy podstawowe potrzeby w takim obrębie, że możemy dojść piechotą, to jest yy, łatwiej. Tak, no i też skupmy się na innym aspekcie, jeszcze jednym aspekcie, który jest niezwykle ważny dla wszystkich. A przynajmniej dla mnie. Dzieci. dzieci. Chodzi o dzieci. Tak, polskie dzieci. To, e, gdzie są te dzieci? No nie są na ulicach. E, <laughs> e, ponieważ e, no, sytuacja, w której właśnie mieszka się przy, przy bardzo ruchliwej ulicy, gdzie nie wiem, chodniki są bardzo. Bardzo wąskie jest to dosyć niebezpieczne, tak? No wypadki drogowe są jasno skorelowane z, z intensywnością ruchu samochodowego. No i tu widzimy bardzo taki niepokojący mm, fenomen, tego, jak bardzo się zmniejsza. Mm, ja spotkałem się z takim hasłem czy, czy, czy koncepcją rodzicielstwo wolnego wybiegu. Oho, <laughs> tak czyli jest. chów klatkowy Polaków, rodzicielstwo wolnego wybiegu, tak, tak, tak. Tak, mhm. no i chodzi po prostu o to, jak daleko jesteśmy gotowi wypuszczać nasze dzieci, zwłaszcza te mhm. młodsze, bez opieki, tak żeby mogły sobie właśnie pójść się pobawić czy gdzieś pójść. No czyli i mówimy o takim promieniu wędrówek dziecka. Tak jest, mhm. tak. No i... Yy akurat mamy taki, taki bardzo, myślę, wymowny obrazek dla was, który, który jest skrajny, natomiast pokazuje myślę ten, ten kierunek, to znaczy na przestrzeni wielu pokoleń, akurat to jest na przykładzie brytyjskiego miasta Sheffield, jak różny, właśnie różni przedstawiciele w jednej rodziny różnych pokoleń, jak daleko mogli się em, przemieszczać. No i pradziadek mógł się przemieszc przemieszczać codziennie około 13 kilometrów, gdyby mhm, chciał, no oczywiście to jest długi dystans, ale mógł sobie iść 13 kilometrów do lasu, jego ojcy uważali, że jest to bezpieczne. Mhm. Dziadek 2 kilometry. Mama 800 metrów, a synek obecny, najmłodszy, 270 metrów, czyli tylko do końca swojej ulicy. Mhm. No bo rodzice uważają, że, że, że jakby dalej to jest niebezpiecznie. I oczywiście tu jest cała dyskusja o też rodzicielstwie tak zwanym helicopter parenting, także jesteśmy w tej chwili zbyt po prostu wrażliwi i, i, i zbyt lękowi. No ale w jasny sposób te rzeczy, jakby kiedy boimy się o bezpieczeństwo dzieci, to, to z czegoś wynika. No i jednak wynika z tego, że, że uważamy, że te ulice nie są w tej chwili tak bezpieczne i że, mm -hmm. że po prostu jakby. Um, infrastruktura e, dla, dla pieszych jest e, no, niekorzystna, nie, 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 nie namawiająca dochodzenia, więc. W też przy całej dyskusji na temat tego, że, że dzieci mają nadwagę, że nie, nie bawią się na zewnątrz, że tylko siedzą w tych po prostu tabletach. W tych telefonach jedzą. W tych telefonach. No to to nie jest tylko kwestia tego, że mamy po prostu tutaj takie zmiany technologiczne i dzieci już w ogóle nie chcą być na zewnątrz, tylko tu widzimy te procesy, się zaczęły dużo wcześniej. Po prostu rodzice bali się wypuszczać dzieci, bo ulice wydawały im się niebezpieczne, między innymi dlatego, że, że właśnie ta idea miasta, w którym bardziej się chodzi niż, niż, niż jeździ, jakoś tam zaniknęła. No więc to też jest jakby bardzo ważny element, o którym wydaje mi się że w tej debacie mówi się dosyć mało. No dobra, no to wiemy już, jakie są wszystkie plusy, albo mm -hmm. jakby nie, nie wszystkie, no, ale powodzi, rozmawialiśmy o wielu Ważne żeby... plusy, umówmy się. E, no to skąd te kontrowersje? Dlaczego mówimy o, o gettach, o Auschwitz, o po prostu pozbawieniu wolności, o tym, że nie będzie można się ruszyć z domu? Ja jeszcze zanim o tym bym powiedziała, bo szukałam też minusów y, tych 15-minutowych miast i takie główne rzeczy, tak naprawdę, które znalazłam, takie, wiesz, realne minusy, a nie wynikające z jakichś chmury, lęków o, o to, że zabiorą nam wolność. To jest na przykład gentryfikacja i, i drożyzna w tych 15-minutowych dzielnicach, bo mówimy raczej teraz o dzielnicach niż o, o miastach, wiadomo, bo faktycznie, czyli jest to jasny dowód, że jeżeli mamy 15-minutową dzielnicę. To widocznie żyje się w takim środowisku na tyle dobrze, że ludzie zamożni chcą się tam przeprowadzać, więc czynsze rosną, więc ceny mieszkań rosną, więc właśnie się to miejsce gentryfikuje, ubożsi są jakoś wypychani, już ich nie stać na to, żeby tam mieszkać. No więc jakby. Jak jaki, można by to rozwiązać. Jaki, jaki lepszy dowód, ale też wiesz, jaki lepszy dowód jest na to, że tam się żyje fajnie, że ludzie chcą, nie? No więc właśnie tak, jak można by to rozwiązać? Może na przykład sprawiając, żeby wszystkie dzielnice były takie jak te tak. dzielnice, czyli właśnie tu wracamy do koncepcji 15-minutowego miasta, no bo mówimy o 15-minutowym mieście, ale tak naprawdę, tak jak powiedziałaś, to zawsze chodzi o 15-minutowe dzielnice. No bo to nie znaczy... mamy już tak małych miast po prostu. Tak, że, że nasza dzielnica staje się naszym mini-miastem, mm -hmm. poza którym nie musimy wychodzić, w tak tak... Często, nie, nie jesteśmy tak. zmuszeni do tego, żeby załatwiać jakieś podstawowe rzeczy, więc skoro te dzielnice, które już teraz tak funkcjonują, cieszą się taką popularnością i są w taki, znanie taki popyt, no to wydawałoby się, że właśnie odpowiedzią na to byłoby sprawianie, żeby jak najwięcej dzielnic było takich. No ale. No ale, ale nie, no ale. ale. Nie, ale Teraz nie. przełączymy się na inny podcast. Słuchajcie, gościnny występ w naszym programie. Dwójka innych znakomitych podcasterów: Sławomir Mensen i Krzysztof Bosak. Let's go. Ja myślałem, że to jest kolejna ta teoria z filmu z żółtymi napisami fake news, bo jak przecież 15-minutowe miasta, ale to już w tym momencie się dzieje w Oksfordzie. będziemy jak ten chłop przywiązany do Oxford ziemi. Oksford dzielą na takie osiedla, pomiędzy nimi robią śluzy i samochodem nie będziesz mógł przejechać między jedną śluzą, a drugą. Przejdziesz pieszo, przejdziesz rowerem, ewentualnie z obwodnicy możesz tam z drugiej strony wjechać. Nie ale to, to jest... już teraz się dzieje. To znowu kolejna taka zwariowana teoria, którą oni już w tym momencie realizują. Się teraz czuję jak jakiś wariat, jakiś Alex Jones, ale oni naprawdę to robią. Mamy trochę pomieszanie z poplątaniem tutaj. 15-minutowe miasto z czymś takim, z filtrami ruchu w Oksfordzie, Wielkiej Brytanii. No tak. Ym, to zresztą nie, nie tylko. To, czym są filtry ruchu? Może od tego zacznij. Więc y, W Oksfordzie y, nie tak dawno temu zaproponowano coś takiego, żeby zamknąć w godzinach od 7 do 19 sześć takich głównych dróg. Y, Przejazdowych, przelotowych do śródmieścia. Zostaje obwodnica oczywiście. I tymi drogami, takimi w, w, w tkance miejskiej, mogłyby się poruszać no, ograniczona liczba pojazdów, czyli na przykład, nie wiem, busy, taksówki, jakieś wany, motocykle, karetki, oczywiście wiadomo, ale nie prywatne auta, takie indywidualne. z Oczywiście też z wyjątkami, bo jeżeli ktoś pracuje, albo jeżeli ktoś ma w tym w śródmieściu, nie wiem, osobę zależną, którą się opiekuje, to może. Osoby też mogą się zgłaszać po przepustki tam maksymalnie do, do studni w roku bodaj, więc to nie jest jakieś bardzo hardkorowe. No ale na podstawie tego zamknięcia tych głównych arterii, prawica polska wysnuła jakiś taki wniosek, że zakazane ma być opuszczanie swojej dzielnicy. Tak, tymczasem. Y Głównym założeniem tej, tej propozycji, czy, czy tego rozwiązania w Oxfordzie było też, no, o czym słowo Mirmenton jakoś tam e, wspomniał, żeby oddać mu tutaj e, taką sprawiedliwość, sprawiedliwość e, żeby te ulice, które znajdują się, tak jak powiedziałaś, w śródmieściu, nie były tranzytowymi trasami. To znaczy, tam można wjechać, jeśli się tam mieszka ale w momencie, w którym właśnie nie ma się takiego pozwolenia, nie ma się tutaj certyfikatu, że, że się tam mieszka, to trochę przypomina, nie wiem, strefę płatnego parkowania. W polskich miastach, tak? Mm -hmm. Jeśli jesteśmy mieszkańcami danej dzielnicy czy, czy danej ulicy, no to możemy wystąpić na bardzo preferencyjnych warunkach, o to, żeby tam e, parkować. No, a jeśli nie jesteśmy, jeśli tam dojeżdżamy z jakichś powodów, jesteśmy spoza, no to musimy płacić normalną stawkę. No tam właśnie było tak, że jeśli jesteśmy, no to możemy wjechać, a jeśli po prostu chcemy przejechać, żeby sobie skrócić drogę, a tak naprawdę nie skrócić, bo właśnie zapchać i, i zakorkować tę ulicę w, w centrum. No, to faktycznie jest chyba każdorazowe takie złamanie tego, e, tego filtra ruchu, czy, czy jakby przekroczenie tej, tej granicy. Tam jest chyba e, mandat w wysokości 70 funtów. No, na tyle wysoki, żeby naprawdę się nikomu nie opłacało jeździć codziennie i mieć e, to w pompie. Tak, no i że, właśnie, żeby zamiast tego używać obwodnic. E, więc, więc chodzi tak naprawdę nie o właśnie. Zamknięcie tych ulic, tylko o zmniejszenie ruchu, po to, żeby nie były tak zakorkowane, żeby samo, żeby autobusy mogły szybciej przejeżdżać, żeby też można tam było bezpiecznie chodzić. No bo to jest też, też zwężanie ulic. tak? To mm -hmm. się łączy z tym, że tam zostały te ulice zwężone, wprowadzone takie, no, no tak, fizyczne, fizyczne ograniczenia. Um, no ale to spotkało się, żeby nie było, że tutaj polska prawica nakręca po prostu jakąś inbę z niczego, no to się spotkało z bardzo dużymi protestami w Oksfordzie. Mm -hmm. Natomiast zostało to zachowane. Oksford też nie jest pierwszym miastem, w którym coś takiego wpadł. Bel Belgijska Gandawa wprowadziła to chyba już w 2014 roku na jeszcze bardziej takich skrajnych warunkach, to znaczy, że faktycznie nie można było za pomocą tych ulic przejeżdżać z jednej dzielnicy do drugiej, trzeba było używać obwodnicy, żeby wjechać do innej dzielnicy. Mm -hmm. No ale to jest znowu, to jest jakby rozwiązanie, które ma na celu po prostu promowanie obwodnic, które są stworzone po to, żeby tam był większy ruch, kosztem przejazdów ulicami w centrum, które mm -hmm. się korkują. No znowu to nie jest jakaś taka niezwykle kontrowersyjna czy jakaś radykalna komunistyczna idea, tak? No ale tam są, ja wiem, bo ty już mi mówiłeś, że tam są wielkie takie teorie wokół tego, już właśnie światowe teorie spiskowe narosły. Tak jest. Tak naprawdę to, czego boi się prawica, to jest to, że 15 to miasto jest częścią takiej wielkiej po prostu Ideologii, która chce zmienić nasz świat całkowicie. E, hasła wielki reset. Chodzi o wielki reset. Ja nie wiem o co chodzi. Marta nie wie o co chodzi. Ja nie wiem. Wielki reset to jest koncepcja, którą się przypisuje e, niezwykle złowrogiemu Klausowi Schwabowi, który jest założycielem. E, e, głową takiej imprezy, która nazywa się Światowe Forum Gospodarcze, czyli forum w Davos, który co roku obserwujemy w mediach, tam jeżdżą głowy państw, najważniejsi przedstawiciele biznesu, od paru lat, czy od parunastu lat także przedstawiciele właśnie świata nauki i, i, i trzeciego sektora i debatują o tym, jak tam po prostu kapitalizm rozwijać, ale mhm. też właśnie w sposób odpowiedzialny i, i społecznie słuszny już od tam właśnie parunastu lat, ponieważ wcześniej się skupiało głównie na kapitalizmie i i wolnym handlu i z deregulacji, więc były ogromne protesty anty- alterglobalistów, dochodziło do zamieszek z policją i wtedy właśnie pan Klaus Schwab stwierdził, no nie, musimy tak trochę pokazać, tak że to trochę. chodzi o odpowiedzialny kapitalizm. Mhm. No i przed koronawirus. Mm -hmm. Trzeba było odwołać Davos w 2021 roku, no bo, bo, bo trochę nie można było się spotykać. No i Klaus Schwab wtedy wyszedł z taką inicjatywą: Okej, okay, to jest nowe otwarcie. Znaczy, mamy zupełnie inny świat, tak? Musimy go zbudować od nowa. Nie możemy wrócić do statusu quo sprzed, sprzed COVID-u. Więc napisał taką książkę i też właśnie wprowadził temat Davos jako główny temat, bo co roku jest jakiś główny temat, o nazwie Wielki Reset. No to brzmi faktycznie. No, brzmi to groźnie, bardzo. Brzmi to Ja bym bardzo... się bała tego. Tak, no brzmi, to, brzmi to bardzo, jakby zostało po prostu uszyte pod teorie spiskowe. Um, natomiast no Dawos co roku ma takie wielkie hasła były wielka transformacja, wielka odnowa. No, to wszystko brzmi mm -hmm. faktycznie jak wzięte po prostu z jakiejś. Powierci. Orwella, czysto. Orwell. Tak, a, a Aldusa Huxleya. Um, I skąd to połączenie? Ponieważ Klaus Schwab i e, Światowe Forum Gospodarcze. Promuje też ideę 15-minutowego miasta. Mm -hmm. no więc okay. coś tak połączyło, że tym wielkim resetem jest to, że teraz po prostu najpierw przyszedł COVID. No, i skoro Szwab powiedział, COVID to jest okazja do tego, żeby wprowadzić ten wielki reset, mm -hmm. no to co tam się łączy? No, że COVID pewnie został spowodowany przez tych bogatych, właśnie, Aha. żeby był wielki reset. No i ten wielki reset to teraz nam zaszczepią chipy za pomocą szczepionek. I zamkną nas w gettach, bo już nas zamknęli, tak, jest lockdown, więc oni już teraz mają pełną kontrolę nad tym, że nie możemy wychodzić, jeszcze nas zaszczepią i będą mieli po prostu nasz zaczipowanych, a potem wprowadzą 15-minutowe miasto i powiedzą nam, o, 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 pan tu przeszedł drogatki Mokotowa albo nie wiem, Wildy w Poznaniu i w związku z tym my to wiemy, mamy chipa i u, 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 nie można, przychodzi funkcjonariusz i, i zamyka. No i to jest taka wielka teoria świata... Ne... A Klaus Schwab się do tego idealnie nadaje, ponieważ nazywa się Klaus Schwab, to po pierwsze. Po drugie jest starym, takim ekscentrycznym, po prostu milionerem, miliarderem. Robi... No z Wolfsbonda. No tak, z Wolfsbonda. On robi te szczyty po prostu w małym miasteczku, w Szwajcarii, yes, w górach. Yes. No to jest po prostu, gdzie wszyscy przylatują prywatnymi wyrzutowcami helikopterami, więc, więc po prostu to jest niesamowite, ale stworzył się taki 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 no, wspaniały zlepek pod tytułem Klaus Schwab i jego Światowy forum gospodarcze, które naprawdę jest zjazdem mm -hmm. po prostu no, CEO wszystkich największych firm i, i, i polityków yy, i świętem kapitalizmu. Te wszystkie po prostu szefowie Nestle, Facebooka, nie wiem, Coca-Coli się zjeżdżają do dawos, żeby planować, jak wprowadzić komunizm. No oczywiście, no, jak, tak, to jest jasne. Ale ja też sobie wyobraziłam, że ten fragment, kiedy ty cytujesz tę całą długą teorię, że on będzie taki wycięty, wiesz, solo, nie bez kontekstu. Eee, ale. No więc dobrze, ja rozumiem, że jest to teoria spiskowa, ale też y, nie wszyscy oczywiście ja mam wrażenie, którzy, do których trafiają te hasła o tym, że to 15-minutowe miasto źle, że ograniczenie ruchu samochodowego źle, to są y, foliarzy. Że są też ludzie, którzy po prostu są bardzo przywiązani do swoich samochodów i bardzo przywiązani do tego, że mogą gdziekolwiek przemieścić się door to door w najbardziej komfortowy i najprostszy sposób, właśnie autem. I ja bym chciała, żeby teraz wyrazicielem tej emocji został na potrzeby naszego podcastu poseł Grzegorz Brown. Szczęść Boże, kierowcy, ostatni Mohikanie, prześladowana mniejszości, prześladowana przez. Eko faszystów, ekobolszewie, bolszewie eurofederastów, którzy implementują tutaj w Polsce kosmiczne ideologie, a my normalni Polacy musimy to do czasu, do czasu zapewniam znosić. Zejdźcie z kierowców no tak, czyli tam mamy te właśnie y, światowe spiski Eurofederastów, y, ale właśnie no jest to też apel ewidentnie do kierowców zwykłych, którzy po prostu lubią tym autem jeździć wszędzie, którzy czują się tam dobrze. Y, my znamy z polskiej debaty publicznej już od dawna takie właśnie rytualne, spory y, samochód czy rower. Kto jest na grupce dzielnicowej na Facebooku swojego miejsca zamieszkania, swojej dzielnicy, ten się w cyrku nie śmieje. Tam wejdź na swoją grupkę i tam oczywiście likwidują miejsca parkingowe. Słupki, ograniczenia, chcą objąć strefą płatnego parkowania. Bardzo dużo się tam opowieści toczy. A propos ograniczania praw. Właści... Potrują nam życie, Właści... pozbawiają tak. nas po prostu smaku życia. Dokładnie, właścicieli samochodów. W... No bo faktycznie to się wiąże z trudnościami. Oczywiście, wiąże się to z niego do, dogodnościami, ale mam wrażenie, że tam jest jakby taki mindset często, że ludzie uważają, że to jest jakieś prawo naturalne, bieg rzeczy niezmieniony od czasów Adama i Ewy w raju, że. Ludzie w samochodach muszą mieć najłatwiej w stosunku do ludzi w autobusach, ludzi pieszych, ludzi nie wiem w tramwajach, tak, że każdy ma prawo do dwóch samochodów w garażu i tak dalej. Tak, tak, tak i grilla i wiadomo i grilla w tym samochodzie. E... Ja pamiętam na przykład taki, e, przypomniał mi się właśnie przy przygotowywaniu do tego odcinka taki felieton e, w Gazecie Wyborczej już, nie wiem, on sześć lat temu, siedem był. Taka pisarka Katarzyna Gryga napisała felieton, e, że bezmyślne zmuszanie ludzi do zmian w komunikacji jest nie do przyjęcia, że reaguje alergicznie na usilne przesadzanie ją na rowerowe siodełko, e, że tutaj niektórzy nigdy po prostu metrem ani tramwajem jeździć nie będą, bo na przykład mają dress code w pracy. Potem ona jeszcze w programie telewizyjnym jakimś tam opowiadała też, że, że niektórzy to mają na przykład grubość rajstw wyznaczoną przez szefa i taki człowiek nie pojedzie po prostu metrem, no bo zadrze te rajstopy. Więc ludzie wymyślają najróżniejsze opowieści. To jest tylko jeden z przykładów. Dlaczego ten samochód jest tak konieczny? Tak jak prezes Glapiński, którego zdecydowaliśmy wcześniej, że śnie w śniegu, że starsi ludzie, że starsi ludzie ze złamanym biodrem, że starsi ludzie ze złamanym biodrem małym dzieckiem i skrzynką z narzędziami i wy chcecie ich wsadzić do metra. Na hulajnogę. Na hulajnogę, tak. Albo z hulajnogą do metra jeszcze, żeby do oprócz tej skrzynki musieli hulajnogę tak po pachę. No, ewidentnie nie wszyscy poruszają się po mieście w tak skrajnej sytuacji, jak się stanie na ulicy i się popatrzy że jak te samochody jadą, no to w większości to są ludzie w wieku produkcyjnym bardzo często jadący samotnie. Tak jest. No ale okej, okay, jeśli byśmy przyjęli ten argument, że Miasta powinny być dla samochodów i dla samochodziarzy, mm -hmm. bo jakby tak się, prawdziwy Polak tak się po prostu przemieszcza i to jest wygodne i to jest lepsze i nie powinniśmy nikogo zmuszać do, do zbiorkomu, powinno być komfortowo, żeby można było sobie wsiąść, spokojnie przejechać bez korków, zaparkować, no to jakby jak do tego doprowadzić, bo jakby nie wprowadziliśmy jeszcze 15-minutowych miast, no mm -hmm. jakby jeśli spytasz kierowców, czy oni są zadowoleni z tego, jak się jeździ po mieście, Oczywiście, że nie są. no to nie są, no to jakby jakie jest rozwiązanie? No właśnie, no. Bo okazało się, i to już wiadomo od dawna, że na przykład to słynne poszerzanie dróg dla samochodów, które wydaje się intuicyjne, w ogóle nie działa. Jest tak, no nie działa! No nie, no nie działa! Możemy po prostu całe miasto zamienić w autostrady i działać. To nie będzie i dalej będą korki. Ponieważ jest tak, że jeżeli budujemy większą liczbę dróg, to tworzy się większy ruch, który w konsekwencji te drogi wypełnia. Więc jeżeli dobudujemy jeden pas do. Yy, Lubia, znane już i lubianej arterii komunikacyjnej, to przez chwilę rzeczywiście będzie luźniej, ale fajnie, no ale potem ludzie się przyzwyczają. Aha, no bo tam jest nowy pas, no to jedziemy tam, bo tam przejedziemy szybko. I wszyscy myślą, że przejadą szybko, no i korkuje się to samo, y, tak, tak samo jak dawniej. Po prostu y, samochody wypełniają całą dostępną przestrzeń po jakimś czasie. Więc to nie jest rozwiązanie, że zamienimy miasta w samochodowe raje. Jak patrzymy na te amerykańskie sześcio, siedmiopasmowe drogi, to tam też są korki. No tak, Los Angeles jest takim świetnym przykładem. Jest to po prostu miasto jakby najbardziej kult, kult samochodozy, kult poruszania się samochodem. Tam się właściwie inaczej niż samochodem poruszać nie da. Są po prostu wielkie trasy przelotowe przez, przez centrum miasta przecinające wielopasmowe. No i są jakby korki największe praktycznie ze wszystkich dużych miast amerykańskich. No a jakby szukając przykładów bliżej, no to w polskich miastach bardzo wielu jakby czas przejazdu w, właśnie w miastach. Centrach miast, mhm. rowerem czy, czy, czy komunikacją publiczną tramwajem, metrem, e, autobusami, kiedy są bus pasu jest, jest krótszy. No oczywiście, no, tańsze to jest też, umówmy się, weź, przejedźmy sobie autem już nawet nie licząc całego płacenia za garaż, płacenia za czy tam miejsce w parkingu, na parkingu, płacenia ubezpieczeń, kontroli technicznych, napraw, samą benzynę, jak weźmiemy i przejedźmy sobie no, warszawsko-centrycznie, będzie, nie wiem, ze słodowca, na Kabaty. No i możemy załatwić biletem metra za 4,60, nie? 4,40, przepraszam. Nie mogłabym kandydować nie na prezydentkę szuka, Warszawy. Jest już spalone. Jestem spalona już do końca życia, ta setka będzie się ze mną ciągnąć. No ale właśnie to, to co jest zabawne, że ostatnio kandydat właśnie tutaj w wyborach samorządowych, jeden. Potwierdził to, że samochodami czasem jest się, komfortowo. Że samochodami bywa mniej komfortowo. I to jest nieoczywisty kandydat. Ja wiem. Wy pewnie wszyscy myślicie, a pokażę co wiem Rafał Trzaskowski, albo jakiś Łukasz Gibała z Krakowa, albo inna tam Magdalena Biat będzie się tutaj wymądrzać. Wcale nie. Posłuchajmy. I teraz, proszę Państwa, jechałem sobie parę tygodni temu do Wilanowa. Śpieszyłem się, jechałem autobusem. I ja się czułem tak głupio. Ja jechałem tym autobusem, buspasem, szybko, a obok dwa pasy zapchane samochodami w korku, którego by nie było, gdyby nie było buspasu. Ludzie, którzy się spieszą z dziećmi, stoją w korku, a ja tu sobie jadę. Głupio się czułem. A dzisiaj odwrotnie spóźniłem się na konferencję prasową, bo obok był pusty Pusbas, a ja musiałem stać, proszę Państwa, w potwornym korku, którego by nie było, gdyby nie Pusbas. Cóż, mamy nową klasę uprzywilejowanych. Kto nie rozpoznał tego głosu, ten idzie na karnego Jeża. To był pan poseł Janusz Korwin-Mikke. Pan poseł Król. Pan poseł król. Który właśnie opowiedział, jak to busy sprawiają, że autobusem jeździ się szybciej. Czyli działa. No, ewidentnie coś tu działa. Więc pytanie moje brzmi tak: skoro już wiemy, że w dużych miastach transport samochodowy często nie jest faktycznie najwygodniejszy, najszybszy, i tak dalej, tak dalej, to dlaczego ludzie są tak przywiązani do tego, żeby tymi samochodami jeździć? Nie? Co, co sprawia, że nie dokonują takiej racjonalnej analizy, jak, chciałby, jak chciałaby jakaś taka kapitalistyczna logika, Mówiąca, że ludzie to są racjonalne jednostki, które dokonują racjonalnych wyborów, kierując się rachunkiem zysków i strat. Dlaczego ten samochód jest tak dla nich ważny? Nie? Zaczęłam się zastanawiać. Dlaczego, Marta? Dlaczego? No i to nie jest tak łatwo znaleźć, bo ludzie często piszą po prostu swoje różne refleksje, dlaczego ich samochód jest dla nich taki ważny i kochany. No ale znalazłam na przykład takie badanie. Ono jest już dość stare, bo ono ma ze 20 lat. Wykonane przez naukowców z Uniwersytetu w Glasgow to było takie badanie jakościowe, rozmawiali, robili wywiady po prostu z ludźmi, co im daje jazda samochodem, co, co z tego czerpią, jaki wtedy czują. No i Wyszło na to, że ludzie w aucie w kontraście do ludzi bez auta albo po prostu w transporcie publicznym, czują, że w aucie mają takie poczucie kompetencji, że wiesz, że jadą sobie tutaj, zmieniam, zmieniam bieg, tutaj ogarniam tę swoją małą rzeczywistość, że mają poczucie autonomii, niezależności, no wiadomo, poczucie bezpieczeństwa też, no, co, co też jest logiczne, nie? Że, że często samochód jest bezpieczniejszy niż stanie na przystanku, nie wiem, w nocy tam. W odludnym miejscu, jasne. Komfortu, no bo faktycznie na głowę nie pada zimno, nie jest tłoku, nie ma, nikt nam nad głową nie sapie. Prestiżu również, że lepsza samoocena się wiąże także z używaniem samochodu. Co ciekawe, u mężczyzn to było bardziej zarysowane niż u kobiet, i też dla mężczyzn liczył się bardzo w tym rodzaj samochodu. No, w każdym razie są widać jakieś takie psychospołeczne korzyści, które ludzie czują i dlatego czują się do tych samochodów przywiązani, pewnie. I dla mnie to brzmi jakoś logicznie, że rzeczywiście, jeżeli wiążesz to, że jedziesz samochodem z tym, że masz ciepło, że masz komfortowo, że ci nie pada, że tutaj też jedziesz jak panisko, to wizja przesiadania się z tymi wszystkimi ludźmi z metra na autobus... Nie brzmi jakoś bardzo urzekająco. Natomiast tą, tą wizję, właśnie, którą, którą namalowałaś, która jakoś wychodzi z tych badań, która, no, no, tak jak mówisz, brzmi bardzo logicznie i jakoś myślę, że gdybyśmy porozmawiali z, z osobami, które jeżdżą samochodami, to właśnie taką mniej więcej opowieść byśmy usłyszeli. Jest bardzo wyidealizowana, ponieważ czym jest jazda samochodem w mieście w praktyce? Mhm. Z staniem w korkach. Jest ciągłą uwagą na to, czy ktoś nam nie wjedzie z pasa, czy ktoś nam nie wyjedzie z naprzeciwka, czy ktoś. No, no jakby musimy być cały czas y, bardzo skupieni. Y, no, bardzo często właśnie też mamy ogromne poczucie frustracji i straconego czasu dlatego, że, że stoimy w tych korkach. No i są badania, które jednak pokazują, że to w praktyce jazda samochodem po, po, po dużych miastach nie jest wcale taka różowa. Było między innymi bardzo duże badanie w Pekinie mhm. dotyczące właśnie tego, jak pekinczycy się czują z tym, ile czasu spędzają w korkach i jakby ile byliby gotowi poświęcić za to, żeby w tych korkach nie stać. I tam wyszło, że żeby stać w korkach dziennie o 12 minut Krócej, byliby gotowi poświęcić godzinę swojego czasu wolnego, bo jego bycie w korkach jest tak po prostu irytujące, stresogenne, stresogenne mhm. że woleliby mieć po prostu pięć razy więcej czasu wolnego, zrezygnować z niego, byle tylko po prostu skrócić czas stania w korkach o 12 minut. Wow. To z ogromnym stresem też właśnie i, i, i frustracją wiąże się jazda samochodem, też są badania, które pokazują, że ludzie byliby, żeby im to wynagrodzić, to musieli mieć pensję o 20% wyższą, niż jakby tą, którą mają. No są oczywiście kwestie zdrowotne, takie stricte zdrowotne, tak? No to no tryb tak, tak. życia, więc Mówiliśmy, jakby... że korzyści z wchodzenia pieszo no ruchu. Tak, no. tak, tak, oczywiście. Natomiast jest też, było też badanie właśnie w Los Angeles, o którym wspomniałem, które sprawdzało, jak dni, w których korki, natężenie ruchu było, było największe, wpływały na takie rzeczy, jak na przykład przemoc domowa. Mhm. I było o, w dniach, w których jakby korki były największe, liczba przypadków raportowanych przemocy domowej rosła o 10%, ponieważ no, ludzie... Czyli z i muszą to na kimś mm -hmm. wyładować. No nie kurde. mogą tego wyładować, nie mogą. W Stanach, gdzie to często zdaje, tak zwany road rage, albo mm -hmm. jakby wyładujesz to na innych uczestnikach ruchu drogowego, albo jednak zazwyczaj, nie, no to właśnie. to do domu, do domu na dokładnie. Więc, yy, więc ten wpływ na zdrowie, na autonomię, na jakby w samochodzie nie jesteśmy, jakby jesteśmy absolutnie nieautonomiczni. Musimy mm -hmm. patrzeć na wszystkich innych uczestników ruchu drogowego. Musimy patrzeć na milion znaków, które nas o, o, o jakby e, otaczają. Musimy, jesteśmy pod kontrolą policji, która w każdej mm -hmm. chwili może zatrzymać. E, tak Naprawdę Mamy auto... kamery, które nam mogą wysłać zdjęcie z naszą, z, naszą tablicą, z naszą tablicą i każą zapłacić. Więc w praktyce jednak jazda tramwajem no jest dużo bardziej komfortowa w tym sensie autonomii. Siedzimy sobie, jeśli oczywiście jest miejsce, mm -hmm. tak? No bo to jest też kwestia tego, że ludzie Dobra. często. Dajmy na to je jest miejsce. Albo idziemy no. pieszo, albo. No bardzo często do. jednak mm -hmm. też jakby taki zarzut wobec komunikacji publicznej jest no nie chce w tym zatłoczonym autobusie tak. z tymi ludźmi. Tak tak. Autonomia ciepełko w samochodzie, jest fajnie, a tam po prostu się tłoczę. No to mm -hmm. jakby rozwiązanie na to jest jednak dużo więcej po prostu taboru i, i przejazdów. To wtedy mm -hmm. nie będą się tłoczyć. Um, no i okej, okay, ale to nie jest tylko. To, bo jest też kwestia tego, właśnie jakby tego, że ograniczamy samochody, czy samochodom wjazd. Nie wszystkim, tylko no tak. niektórym. Tak, i tutaj przechodzimy do takiej dużej, innej inby, czyli o, o to, że może pokażmy po prostu tutaj Konfederacja, znów jest naszą bohaterką dzisiaj, ale ta, taka grafika, która mówi o tym, że radni Koalicji Obywatelskiej przegłosowali strefę zakazu wjazdu dla aut spalinowych. W, w, no, w ogromnej części Warszawy. Oni mówią, chodzi oczywiście o centralne obszary Warszawy. Warszawa nie jest pierwszym takim miastem, to też myślę, że jest jasne. No i tutaj dochodzimy do tego, że rzeczywiście miałyby do centrów miast nie wjeżdżać samochody spalinowe, tylko elektryki. Albo w miarę nowe spalinowe, które tak. mają, spełniają tam. Normy, normy i tak emisji. dalej. No tak, jak nie wiem, w Berlinie jest, nie? Tak jest. Że masz taki tam naklejeczkę, zielony listek czy coś tam. No, i właśnie tutaj wydaje mi się, że te obawy są y, zasadne, bo może tak, że rzeczywiście usuwanie tych samochodów starszych spalinowych z centrów miast jest oczywiście dla. Y, Emisji, dla hałasu, dla czystości powietrza. Po, tak, tak y, korzystne, no ale to jest, to jest w pewien sposób dyskryminacyjny dla osób, które nie mają na tyle pieniędzy, żeby sobie kupić no, nowy samochód spalinowy czy, czy elektryka. Więc tutaj Konfederacja jest w tym momencie, kiedy staje w obronie najuboższych. Nie wiedzieliście o tym, ale tak jest. No tak, tak. I tu, tak jak powiedziałeś, to. To też w dużej mierze nie rozwiązuje zdecydowanej większości problemów z samochodami, o których w tym odcinku rozmawiamy, mm -hmm. ponieważ no, to rozwiązuje problem emisji, które jest bardzo ważne, tak? W Polsce mamy fatalną jakość powietrza, bardzo wiele paradziesią tysięcy zgonów wynikających ze smogu, oczywiście to nie tylko samochody to powodują, ale, ale jakby to jest realny problem. Myślę, że pod nami tak, trzeba ograniczać emisję takich samochodów, tylko że tutaj może nie w taki sposób, że w takim razie niech biedni sobie mm -hmm. mają, nie mają dojazdu do miast. Ale jeśli po prostu zamienimy wszystkie jakby wysokoemisyjne samochody niskoemisyjnymi, no to wciąż będziemy w rzeczywistości, w której stoimy w korkach, tak. nie mamy jak dojść do różnych miejsc, do których jakby chcemy mieć bliżej. W której ale... mamy ogromne połacie parkingów, bo też ludzie się tego domagają wtedy. No tak, bo y to, co jest bardzo istotne do zaznaczenia, myślę, że mało osób sobie jakby, jak tak wizualizuje przygodę z samochodem, bo znowu jak myślimy samochód, myślimy, o to teraz sobie jadę i jest fajnie. Mm -hmm. przez, 90, <laughs> przez 95% czasu, jakby statystyczny samochód przez 95% czasu jest zaparkowany. Mm -hmm. Co jest jakby logiczne, ale nie myślimy Czyli 95% czasu samochód to nie jest środek transportu, tylko dwutonowa, po prostu dwutonowy klock, który stoi gdzieś na ulicy. Mm -hmm. I... Myślę, że już ty myślisz kategorię suwa, nie? Że ten samochód no ma dwie to, okay. to... To tony. No, tak, tak, mały się... słonik. Ja mam parę, parę danych takich, czy, czy myślę, że, że, że interesujących na temat tego, ile oddajemy samochodom miejsca, jeśli mm -hmm. chodzi o miejsca parkingowe, nie jeśli chodzi o drogi. W Nowym Jorku miejsca parkingowe zajmują przestrzeń 12 razy większą niż Central Park, który jest ogromny. W Los mm. Angeles miejsca parkingowe zajmują powierzchnię o wielkości całego Manhattanu, mm -hmm. jakby całej wyspy Manhattan i na, jakbyśmy postanowili te miejsca parkingowe zamienić w budownictwo, a w Los Angeles jest ogromny problem z, z osobami, w kryzysie, że jest ogromna liczba osób w kryzysie bezdomności. Można by tam zbudować mieszkania dla 800 tysięcy osób. Mm -hmm. W Warszawie jest tyle miejsc parkingowych właśnie na ulicach, nie mówimy tutaj o parkingach podziemnych, czy takich właśnie budynkach kubaturowych, mm -hmm. gdzie jest parę pięter parkingów, zajmują powierzchnię ponad Ponad siedmiokrotnie większą od łazienek królewskich. Też duży park. Też duży park. Więc jakby my oddajemy po prostu samochodom bardzo, bardzo, bardzo dużo przestrzeni miejskiej. Mm -hmm. Nie po to, żeby ludzie mogli gdzieś dojeżdżać, tylko żeby mieli gdzieś, gdzie stanąć. Gdzie postawić swoją prywatną maszynę, nie? Dokładnie. I to są jakby miejsca publiczne, tak? To jest przestrzeń publiczna. Mm -hmm. Przestrzeń, którą można by wykorzystać na, na budowę mieszkań, na budowę właśnie jakichś punktów Na parki, no na parki. po prostu. Na, na to, żeby... Nie, no, e ekoterrorysty. To jest po prostu ogromny transfer środków publicznych dla osób prywatnych. Mm -hmm. Po prostu. No bo jakby, tak jak mówisz, każdy ma prawo do samochodu zabarkowania. No nie, jakby my jako podatnicy jakby oddajemy kierowcom po prostu ogromne płacie miast i mówimy parkujcie sobie tam za darmo, albo poniżej ceny rynkowej, bo tak naprawdę nawet te strefy, jeśli by to obliczyć jakby, ile jest za metr w centrum Warszawy za, za najm, no to jakby nie pokrywają w ogóle tej tej straty ekonomicznej. Więc... No i wiesz, no ja się zaczynam zastanawiać, teraz zaczynam mieć pomysł, po prostu, że na przykład. Ja jestem takiego zdania w ogóle, że samochód jest bardzo fajną instytucją, ale nie, nie w mieście. Samochód jest super na wycieczki. To jest w ogóle wspaniale, że istnieją. Take me home, country Dokładnie, tak. West <laughs> Ale i teraz zaczęłam się zastanawiać, a co jakby na przykład właśnie były jednak większe te sieci samochodów miejskich, tak jak w tak jak samochody właśnie, które sobie wypożyczasz, nie? żeby się poruszać po mieście i potem ktoś inny sobie je bierze i ten, ten samochód nie stoi przez 95% czasu. Tak i, i na przykład wykupujesz i one są na przykład właśnie prowadzone przez samorządy, w związku z tym możesz wykupić sobie, nie, nie wiem, bilet miejski na miesiąc wersji tylko transport publiczny, ale na przykład bilet miejski na miesiąc, który też zawiera wersję wiem, au 60 minut w, w miesiącu możesz na przykład skorzystać z tego samochodu, albo nie wiem, trzy godziny. A, tak. tak, obojętnie. My myślimy. Ten... jest? my po prostu powinniśmy polityki miejskie pisać chyba. No właśnie. I to nieprzypadkowo ten odcinek jest teraz, kiedy zbliżamy się do, do wyborów samorządowych. No ale dobra, chyba musimy powoli kończyć. Tak. Więc wróćmy tych Weźmy ten cały worek po prostu z bagaja, wyciągamy. Bo, bo rozmawiamy o tych 15-minutowych miastach dużo dłużej niż by poruszamy się po nich. No dobra, no to, to, to jakby ja w ramach konkluzji mm -hmm. chciałbym wrócić do pytania. Okej, okay, zostawmy ludziom wybór. Nie zmuszajmy ich do niczego. Mm -hmm. Gdzie ludzie chcą mieszkać? Czego szukają, kiedy szukają mieszkania? Tak jest. I okazuje się, że ludzie szukają mieszkań, w których jest cicho. Nie, nie ma autostrady za oknem drogi szybkiego ruchu. Szukają miejsc, w których jest zielono, w których jest blisko szkoła, w których są blisko sklepy, punkty usługowe. No szukają 15-minutowych dzielnic. Umówmy się, najdroższe miejsca jest, my nagrywamy w Warszawie, no przepraszamy za tę stolistocentryczność, ale najdroższe miejsca w Warszawie no to są takie, gdzie rzeczywiście można w ciągu 15 minut się wszędzie dostać. No tak, jakby ja jestem z Poznania, to żeby tutaj shout out do poznaniaków, do, do, do poznaniaków, no też jakby miejsca, dzielnice, w których ceny rosną najszybciej w Poznaniu, no to są takie dzielnice właśnie jak Jeżyce, które, są w, Wilda Bliska, tak, nie? które no. są w centrum, które właśnie są bardzo bardzo jakby takim, taką tkanką miejską, zagęszczoną, gdzie jest mnóstwo restauracji, szkół yy, i, i tak dalej. No. Mamy badania w Stanach, które pokazują, już kończąc, że, że jeśli chodzi zawsze o pokolenie Zetki i Milenialsi, no to 80-90% ludzi jest gotowe zapłacić więcej za mieszkanie, żeby być właśnie w takim miejscu powiedzmy 15-minutowym. Cebo zrobił badania w Polsce, no i tak, no najważniejsze rzeczy, tak jak wspomniałeś, bezpieczna okolica, 57%, dobra infrastruktura, dostęp do szkół, przedszkoli, sklepów, punktów usługowych. To brzmi jakoś tak bardzo... To, to brzmi jak Muranów. Tak, no ale to też brzmi bardzo, bardzo jak koncepcja urbanistyczna właśnie, która się Kryje za 15-minutowym miastem. Bliskość terenów do, do, zielonych. To są wszystko jakby najważniejsze priorytety mm -hmm. w badaniu. Jakby w CEBUS pytał Polaków, czego Polaków szukacie. Polaków pyta, nie? Tam w jakimś Pekinie, Los Angeles, To jest dla Polaków. pana, pani najważniejsze, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania? No i w czołówce, oczywiście poza kosztem utrzymania domu mieszkania, no, to, to, to jest, jest naturalne. Tak. E, ale wszystkie inne rzeczy są właśnie dokładnie związane. Dobry dostęp do komunikacji publicznej, czas dojazdu do pracy, szkoły. Wszystko to są rzeczy zawarte w idei 15-minutowego miasta. No także. Nie wiem, co wyniesiecie z tego odcinka. Nie wiem, czy wasze poglądy na temat tego, gdzie mieszkać i jak jeździć się zmienią, ale. Jest... Możecie się bać tej po prostu wielkiej toli spiskowej, ale kiedy głosujecie portfelami, to i tak głosujecie na 15-mitowe miasto. Przykro mi Sławku Męcenie, przykro mi Wojciechu Cejrowski. Nie wiem, gdzie mieszkać A daun? to jest ciekawe, gdzie oni. Uuu, 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 o, kurde, trzeba teraz taka analiza, takie śledztwo. No dobrze. Słuchajcie, słyszymy się za tydzień. Będzie o możemy to zapowiedzieć o wyborach samorządowych. Już wjeżdżamy w ten temat. Bardziej teoretycznie, będzie konkretnie a propos poszczególnych kandydatów poszczególnych miast, poszczególnych województw. No i co? I prosimy, jeżeli nas słuchacie, jeżeli, jeżeli Wam się podoba, to klikajcie subskrypcję, czy to na Spotifyu, czy to na YouTube. Piszcie nam komentarze, piszcie nam wiadomości na Spotify. My je czytamy. To nie jest tak, że my ich nie czytamy. My je czytamy. Z i, na I się cieszymy. Częściej się, się cieszymy faktycznie, niż martwimy. Tak jest. Więc piszcie do nas, mówcie. O nas. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.